wygląda plaża w PD Resort. Jest około 13, czy jest 13 po południu. Woda jest czysta, w porównaniu z Panganą jest krystalicznie czysta. Tam jest restauracja na skalę. Dzisiaj zrobiliśmy sobie wycieczkę, spacer do zatoki obok, znanej, podobno trzecia najdłuższa plaża na Tao, ale plaży w ogóle nie było, bo był przypływ. A potem poszliśmy na plażę, która jest uznawana za najładniejszą na Tao. Musieliśmy się przeprawiać przez skały, bo nie było przejścia. Plaża rzeczywiście z daleka wygląda bardzo ładnie. Są palmy, biały piasek, ale kiedy już tam dotarliśmy, woda była mętna, śmieci były wyrzucone przez wodę i w zasadzie cała plaża jest prywatna. Żadnej rafy nie było widać. I woda w porównaniu z tą tutaj była tak mętna, że praktycznie żadnej widoczności. I my zdecydowaliśmy się, że wrócimy do naszego resorciku. Tak, to jest nasza restauracja. I tutaj odpoczniemy, posnorkujemy. Muszę powiedzieć, że w porównaniu z naszym resortem dwie słynne plaże opisane w przewodniku nie są aż tak piękne, jak to zachwala autor przewodnika.